Mariusz Sokołowski, Komenda Główna Policji. Witam Państwa. Warszawa to nietypowa metropolia, metropolia, w której jest ponad 500 kamer, 500 kamer obserwujących non-stop to, co dzieje się na warszawskich ulicach. Przestępcy nie mogą czuć się bezpieczni. Dla nich monitoring jest wyraźnym sygnałem, że to, co robią, może zostać zauważone i tu będą odpowiadać. Ten monitoring to największa telewizja chyba w Polsce. Telewizja, która działa bez koncesji, natomiast wyłapuje tych wszystkich, którzy popełniają przestępstwa. Tym razem kamery zauważyły to, co dzieje się na Dworcu Zachodnim. Sytuacja, która normalnie z pewnością umknęłaby uwadze funkcjonariuszy. Jest noc 10:30 na Dworcu Zachodnim. Kilku młodych mężczyzn stoi przy swoim samochodzie, który jest na obcych numerach rejestracyjnych. Dla operatora monitoringu był to sygnał nietypowy. Podejrzewał, że ci młodzi mężczyźni mogą chcieć okraść inny samochód i taka była jego motywacja przy nagrywaniu tego materiału. Kiedy mężczyźni wsiedli do środka, operator mimo wszystko cały czas ustawił na nich właśnie kamery i rozwiązaniem tej zagadkowej sytuacji był moment, kiedy zauważył, że w środku mężczyźni porcjują biały proszek. Porcjują go przez pewien czas, widać, że są podekscytowani. Jeden z nich skręca białą rurkę, jak się okazało, rurkę, która wykorzystana została do zażycia narkotyku. I tu widzimy ten moment. Tu młody mężczyzna siedzący na tylnym siedzeniu wciąga porcję przygotowanego wcześniej narkotyku. To był sygnał wyraźny dla operatora monitoringu, który natychmiast wezwał tam policjantów kryminalnych. Sytuacja rozwinęła się bardzo dynamicznie. Mężczyzn wyciągnięto z samochodu, zatrzymano, przewieziono do jednostki policji. Oni wszyscy odpowiedzieli za posiadanie narkotyków. Dzięki kamerom zatrzymujemy coraz częściej sprawców różnych przestępstw na gorącym uczynku. Tym razem zatrzymano sprawców zaplanowanego z premedytacją rozboju. Ten rozbój to rozbój dokonany z premedytacją. Dwoje młodych ludzi wypatrzyło sobie mężczyznę, starszego mężczyznę, który był pod wpływem alkoholu. Oni się przez moment umawiają, jaką taktykę wobec niego zastosować. Kobieta stara się zainteresować tego mężczyznę, podejmuje z nim rozmowę, wręcz zachęca go do tej rozmowy. On, będąc pod wpływem alkoholu, rozochocony, podchodzi do młodej dziewczyny, bierze ją pod rękę. Natomiast całe to zdarzenie i cały taki rozwój sytuacji stara się wykorzystać młody człowiek. Młody człowiek praktycznie niezauważany przez ofiarę, który wyciąga z jego kieszeni portfel, wyciąga to, co ma cennego. Kiedy łup był już w rękach sprawców tego rozboju, okazało się, że najprawdopodobniej zarobili za mało, wyciągnęli za mało, albo też podejrzewali, że ofiara może mieć jeszcze więcej pieniędzy. Dlatego postanowili, że warto jest wrócić do tego mężczyzny. Kobieta jeszcze raz podeszła do tego mężczyzny, zajmuje go rozmową, a wtedy jej kompan przeszukuje dokładnie kieszenie pijanego człowieka. To jednak już było obserwowane przez cały czas przez operatorów monitoringu. Na miejsce wysłano radiowóz. Obie te osoby zatrzymano, przewieziono do jednostki policji, odpowiedzą za rozbój. Ustalenie sprawcy wypadku drogowego to dla policjantów często bardzo żmudna, długotrwała praca. Tym razem zobaczymy wyjątkowy dowód. To skrzyżowanie znają wszyscy warszawiacy, to centrum miasta. Wydawałoby się, że sytuacja bardzo czytelna. Kierujący autobusem, podobnie jak inni kierowcy, powinien zatrzymać się przed nadjeżdżającym tramwajem. Nie wiadomo dlaczego, wjeżdża jednak na torowisko wprost pod nadjeżdżający inny tramwaj. Dochodzi do bardzo poważnego wypadku, w którym ranne zostają osoby. Ten materiał jest doskonałym materiałem dowodowym i dla policjantów, i dla sądu, który potem podejmuje decyzję w takich sprawach. Tu wszystko jest czytelne, tu wiadomo, z czyjej winy doszło do tego wypadku i kto za niego odpowiada. Niezwykłe historie z życia miasta w programie Top Kryminał TVP Warszawa i na portalu policja.pl. Zapraszam.